Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów, około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Witamy we wtorek, witamy ponownie. 11 minut po godzinie 8. Takie są fakty. Fakty są też takie, że Andrzej Potępa, starosta brzeski, jest z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, panie starosto. Witam panią, witam państwa. Edukacyjnie rozpocznę, jeśli pan pozwoli. Dochodzą do nas takie informacje, panie starosto, że mechatronika w szkole na Zielonce, czyli kierunek o konstruowaniu robotów, cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że wielu młodych chętnych w tym roku odesłano z kwitkiem. Myślał pan o zwiększeniu liczby miejsc właśnie na tym kierunku. Podobno dobrze płatna praca czeka na młodych. Tak, dobrze płatna praca i pewna praca. Jest to zawód bardzo przyszłościowy i wszyscy niemalże mogą liczyć na pracę po tym kierunku. Oczywiście chcemy go w dalszym ciągu rozwijać. W tym roku, i to zaznaczę, bo to bardzo ważne, niewiele szkół może się tym pochwalić, między innymi dzięki mechatronice i innym zawodom, które są znakomite w tej naszej szkole, mamy nabór o 100 osób aż większy niż zwykle. Przy takim niżu demograficznym to jest naprawdę sukces. Ale wracając do mechatroniki, dzięki programom unijnym, który będziemy realizować już od przyszłego roku, przez najbliższe 3-4 lata, mamy szansę jeszcze wzmocnić ten i inne kierunki. Będzie więcej miejsc? Będzie więcej miejsc i będzie inny sposób, struktura nauczania, ponieważ wchodzimy w metody eksperymentalne, a będzie to możliwe dzięki temu, że mamy mieć pieniądze aż na 7 projektów, między innymi na utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych. Chodzi pan w założenia budżetu, widzę w projekt budżetu, który już jest złożony i który faktycznie jest bardzo projektogenny, tak bym go nazwała, bo w sumie 12-13 projektów z taką nadzieją, że samorząd otrzyma pieniądze z kolejnego rozdania unijnego. Projekty edukacyjne, inwestycyjne, wszelakie, a także cyfrowe. A co, jeśli powiat nie otrzyma tych pieniędzy, panie starosto? Jak będzie wtedy wyglądał budżet? Oczywiście jesteśmy realistami. Wszystkich projektów na pewno nie otrzymamy. Już wiemy, że bardzo duży projekt na 7 300 000 zł na ucyfrowienie urzędu w tej warstwie dostępu do informacji publicznej, do informacji geodezyjnych, kartograficznych, generalnie e-usługi, aby ułatwić ludziom życie i dostęp do informacji, już mamy przyjęte do realizacji, więc to jest pewne. Ale wrócę jeszcze do edukacyjnych, które w większości są pewne również, że je otrzymamy. I takie tworzenie Centrum Kompetencji właśnie pozwoli na wyposażenie w bardzo nowoczesny sprzęt, między innymi elektryczny, elektroniczny, roboty. To wszystko, co związane z nauką tych naszych kluczowych zawodów, które są u nas najlepsze, czyli elektryka, elektronika, właśnie mechatronika, ale również innych, bo tych zawodów jest więcej. Bardzo ciekawy projekt związany z tym, że będziemy w sposób szczególny pielęgnować uczniów zdolnych. I dla nich jest osobny pakiet i osobna pula pieniędzy. Na te projekty edukacyjne mamy na najbliższe lata ponad 8 200 000 zł, więc myślę, że kształcenie, edukacja potraktowana w tak bardzo nowoczesny sposób ma szansę wyjść na jeszcze inny poziom. Ja jednak wrócę do tej mechatroniki, panie starosto, i zapytam, skoro deklaruje pan, że będzie większa liczba miejsc dla młodych chętnych, których być może w tym roku rzeczywiście odesłano z kwitki, są z tego powodu niezadowoleni, nieszczęśliwi, to od kiedy będzie więcej miejsc? Ja powiem jeszcze tak, że nie zawsze zwiększanie ilości miejsc jest sposobem na dobrą jakość kształcenia. Czasem właśnie dobry kierunek musi być elitarny. Ale będzie więcej. Będzie więcej, ale nie sądzę, że będzie to dużo więcej. Bo chyba nie o to chodzi, żeby przyjąć wszystkich, tylko żeby przyjąć najlepszych.
jeśli ten kierunek ma być najlepszy, a w tej chwili jest najlepszy w Polsce, to niech taki pozostanie, zwłaszcza, że jest to zawód trudny, kontynuowanie go, tej edukacji później na wyższej uczelni stawia bardzo wysoko poprzeczkę. Panie starosto, powiat jako przedstawiciel Skarbu Państwa otrzymał te domy, z których wysiedlono ludzi w trakcie budowy autostrady. Teraz część z nich ma być sprzedanych. No jest pytanie, bo pojawia się pewien paradoks. Przeszkadzały wcześniej tym, którzy mieli ewentualnie mieszkać w sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu, a teraz ci, którzy kupią, to co? Nie będzie im to przeszkadzało? Znaczy, uściślijmy, nie powiat otrzymał, tylko otrzymał Skarb Państwa. Ale realizuje powiat to zadanie. Jednoosobowo starosta. Skarbem Państwa zarządza jednoosobowo starosta w imieniu właśnie Skarbu Państwa. Panie starosto, ma pan sprzedać część domów. Dochodzi do pewnego paradoksu. Dochodzi do paradoksu, to prawda, ja już o tym kiedyś wspominałem. Zasady budowy autostrady były takie, że należało wytyczyć pas bardzo szeroki oddziaływania autostrady, szkodliwości i w tym pasie zostały wykupione przez Generalną Dyrekcję domy. Po zrealizowaniu tej autostrady te domy zostały przekazane do zasobu Skarbu Państwa, a w tej chwili stoją puste, niektóre są zniszczone albo wręcz okradane i jest to po prostu niegospodarność. W związku z tym zapytaliśmy wojewodę, bo są zainteresowani ludzie wynajmem, zakupem, czy my możemy te domy po prostu sprzedać, by niech one się nie niszczą. Dostaliśmy takie pozwolenie i będziemy je sprzedawać. I tu zgadza się, jest to paradoks, że kiedyś one nie mogły być zamieszkałe, a teraz będą mogły być na nowo. Ale z drugiej strony, jeśli mają po prostu popaść w ruinę, to lepiej, żeby ludzie, którzy są już świadomi, że są blisko przy autostradzie, że będą mieć takie na własną sąsiedztwo. Odpowiedzialność i z własnej inicjatywy, takie domy kupili, wyremontowali, mieszkali. Tylko czymś trzeba ich, panie starosto, przyciągnąć. Czy ta cena będzie preferencyjna, niższa, czy nie? Myślę, że nie trzeba ich przyciągać, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Co najmniej kilka osób pyta o jeden dom. Oczywiście te ceny będą adekwatne. My nie ustalamy ceny. Cenę ustala biegły rzeczoznawca. I z pewnością ta cena będzie atrakcyjna. Dlatego tylu jest chętnych. Czy doszło do jakiejkolwiek transakcji, czy jeszcze nie? Jeszcze nie doszło do transakcji, jeszcze nie odbyły się przetargi, natomiast były wcześniej już wynajmy. Te domy, zanim zostały przeznaczone do sprzedaży, my też dążyliśmy do tego, żeby były wynajmowane, bo kiedy stoją puste, to są po prostu niszczone i okradane. Panie starosto, oddział geriatryczny w szpitalu w Brzesku, jedyny w subregionie tarnowskim w tej części Małopolski, wiem, że pęka w szwach. Zainteresowanie jest tak ogromne, że tam również na przyjęcie czeka się wiele tygodni. Nie myśleliście państwo o poszerzeniu liczby miejsc dla chętnych? Ten oddział niedawno został utworzony i oczywiście zaczyna się od pewnego poziomu. Natomiast zainteresowanie daje taki sygnał, że należy w tym kierunku pójść. I o tym też już mówiliśmy tu niejednokrotnie. Generalnie jako powiat widzimy potrzebę tworzenia instytucji dla osób starszych, chorych. Poszerzenie ZOL-u, o którym już mówiłem, będzie realizowane już w tym roku. Będą remonty zaraz na wiosnę. Oddział geriatryczny. Chcemy wzmocnić taką dodatkową jednostką, za dwa lata będzie taka możliwość, to jest dom dziennego pobytu dla osób, które już są po hospitalizacji. I takie instytucje... Wzorem Wierzchosławic chociażby. Wzorem Wierzchosławic, to był program pilotażowy. I najlepiej jest, kiedy taka instytucja jest właśnie przy oddziale geriatrycznym. Bo to są osoby starsze, które wyszły wprawdzie ze szpitala, ale jednak wymagają opieki. W sposób profesjonalny muszą dostać kroplówkę, zastrzyk, lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. Taka szansa jest za dwa lata, a póki co? A póki co musimy mieć też możliwości lokalowe, bo Szpital Brzeski, który jest dobrym szpitalem i jednym z niewielu, który się finansuje, jest na plusie, kolejne oddziały, które tworzymy, wyczerpują nam zdolności powierzchniowe. To też teraz aplikuje szpital o bardzo dużą kwotę, bo mówimy o kilkunastu milionach złotych, w celu właśnie stworzenia dodatkowych możliwości lokalowych.
I rehabilitacja, która jest znakomita, wymaga poszerzenia, i geriatria, ale to nie wszystko. Są oddziały, są poradnie, które chcemy jeszcze utworzyć, ale po prostu powoli wyczerpuje się nam miejsce. Pytają, panie starosto, słuchacze, co z nową komendą policji? Powiat kupił nawet działkę o budowie, mówimy już od dłuższego czasu, i jakby temat nagle ucichł. Co się dzieje? Ucichł dlatego, że czekamy na decyzję. Jesteśmy na ostatnim etapie. Najważniejsze było pismo od pana ministra, który potwierdził, że wpisał na... I dał zielone światło. I dał zielone światło, wpisał na tak zwaną listę obiektów do modernizacji. I w tym momencie pozostaje jakby ostatni akcent, czyli przyjęcie tego w budżecie państwa na rok 2017. I tego jeszcze nie wiemy. Czekamy cały czas, prosimy i apelujemy do posłów, żeby dopilnowali, żeby ta inwestycja w tym budżecie się znalazła. To jest rzecz zasadnicza. Jeśli się znajdzie, to na pewno będzie realizowana. Jeśli się nie znajdzie, to trzeba po prostu o tym zapomnieć. No właśnie. Panie starosto, jeszcze a propos policji, służb i bezpieczeństwa. Cytuję pan na stronie internetowej starostwa: za policją apel w sprawie ostrożnej jazdy podczas tych jesienno-zimowych zmiennych warunków na drogach. W Szczepanowie na autostradzie dochodzi do wielu zdarzeń. Tam kierowcy skarżą się, że to jest jakieś takie miejsce fatum, miejsce niebezpieczne. Zna pan temat? Znam z relacji ochotniczych straży pożarnych, ponieważ akurat jednostka w Szczepanowie często wyjeżdża. Spośród 59 aż istniejących na terenie powiatu brzeskiego ma najwięcej wyjazdów. Część z nich, znaczną część z nich, właśnie na autostradę, bo mają bardzo blisko. Oni są tuż przy autostradzie i faktycznie dochodzi tam do wielu kolizji. Jaki powód jest, trudno mi powiedzieć, czy to jest kolejny tajemniczy punkt na mapie drogowej Polski, czy po prostu kierowcy lekce sobie ważą i naciskają na pedał gazu. Trudno powiedzieć, ale faktycznie w tym miejscu już wielokrotnie dochodziło do mniej czy bardziej poważnych kolizji. Chyba warto się tym zainteresować. Co się tylko tam dzieje? Co z tym zrobić? No bo chyba trzeba byłoby zatrudnić jasnowidza, żeby to wyjaśnić. Ale... Póki co możemy apelować o rozwagę i ostrożność. Dokładnie. Tyle możemy teraz. Andrzej Potępa, starosta brzeski, o poranku we wtorek był naszym gościem. Dziękuję, panie starosto. Pozdrowienia dla pana mieszkańców i dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Również pozdrawiam.